już był w ogródku, już witał się z działkowcami. Michał Krawczyk wraz z przedstawicielami rodzinnych ogródków działkowych w Skierniewicach zapraszają do wspólnego spędzania wakacji pod Dolores. W każdą niedzielę po 14 na 88 i 6 FM. Rozmowy pod gruszą tylko na antenie Radia RSC. Michał Krawczyk, zapraszam na audycję pod tytułem Wakacje pod Dolores. Tym razem udaliśmy się na ulicę Bielańską, gdzie znajduje się najstarszy ogród działkowy w Skierniewicach, funkcjonujący od 1947 roku. O swoich doświadczeniach opowiedziała nam działkowiczka pani Barbara. Jak długo zajmuje się pani tą działką? No tą działką akurat w maju minęło 25 lat. W 1998 roku kupiliśmy. No było tutaj... Znaczy praktycznie pesz i niewiele więcej, co? No ale przez kilka lat się tam doprawiło i po prostu w tej chwili no, jesteśmy zadowoleni. No. Wiadomo, ziemia tutaj akurat nie jest najlepsza, bo tutaj akurat w tej stronie, z tej strony jest piasek, tam dalej jest koło parku glina i tam jest taka mocniejsza ziemia, natomiast to jest taki piasek. Ale jak się tam troszeczkę kompostownika, trochę tam... Więcej się podlewa, no i coś tam się zawsze urośnie. Czy działka służy bardziej do rekreacji, czy może jednak tu jakaś hodowla warzyw, owoców może? Jedno i drugie, po prostu no, rekreacyjna no, pod tym względem, że no, są dzieci, były dzieci, teraz są wnuki, też przyjeżdżają, też się tam opiekujemy i mają tutaj przynajmniej tak jak wakacje, jak gdzieś tam nie wyjeżdżają, no to mają gdzie po prostu odpoczywać. Natomiast przy okazji coś tam uprawiamy, jakieś tam pomidorki, ogóreczki, także dla siebie, te ogórki zawsze na zimę mam swoje, a to fasolki trochę, no i dużo kwiatów, zresztą ja lubię bardzo kwiaty. Właśnie tych kwiatów tutaj widzę wokół jest bardzo dużo, chciałem zapytać, czy to jest pani pasja, czy pani się po prostu spełnia tutaj na działce? No jeśli chodzi o kwiaty, to tak. Mąż bardziej właśnie warzywami się zajmuje, ja natomiast kwiatami. No lubię sadzić, lubię tam koło nich chodzić no i patrzeć, jak rosną i kwitną. Jak jest ze społecznością działkową? Czy tutaj może, że tak powiem, każdy funkcjonuje sam sobie? Czy może tutaj po sąsiedzku się państwo integrują? Czy może jednak są jakieś spotkania, nie licząc oczywiście spotkań zarządu, tak? Czy są jakieś spotkania grupowe, gdzie państwo się integrują? Raczej tak na zebraniach. No, był tam jakiś tam taki wieczorek taneczny, taki troszeczkę parę osób było. No, niby tam obiecaliśmy sobie, że w tym roku też tak na zakończenie sezonu będzie po prostu jakaś tam zabawa. No, kto będzie chciał, będzie uczestniczył. Bo mamy sprzęt z Urzędu Miasta nowy w zeszłym roku dostaliśmy, także po prostu mamy przy czym potańczyć, że tak powiem. Natomiast jeśli chodzi tak, no to nie, no wszyscy się tu znamy, wszyscy po prostu wymieniamy doświadczenia, często się tam wymieniamy jakimiś tam sadzonkami, kwiatami i tak dalej. Cały czas tam się stanie, porozmawia, no a oprócz tego no każdy ze swoją rodziną, prawda, tutaj się integruje i po prostu siedzi. Spotykamy się na kawce często, tak, znaczy tak z sąsiadami. Czyli bardziej tak po sąsiedzku, ale są też spotkania grupy. Tak, w takim gronie rodzinnym. Każdy sobie tam, jak sobota przyjdzie czy niedziela, no to wiadomo, do kogoś ktoś tam przyjedzie, sobie posiedzimy, kawkę wypijemy. Jeszcze zahaczę o temat właśnie tych spotkań. Byłem na działkach imienia Władysława Reymonta i tam na przykład nie ma takiego miejsca ponoć jak świetlica, czy jakieś takie miejsce spotkań. Czy tutaj takie miejsce funkcjonuje? Tak. Tutaj jest świetlica czynna, otwarta, także w każdej chwili można sobie iść. Ewentualnie no, klucz jest zaraz u gospodarza. Po prostu porozmawiać. No, często tak jest, że tam, no, tam można się spotkać po prostu. No, zarząd, nie tylko zarząd, no, tak powiem. Kto ma ochotę, jest ogłoszenie, kto ma ochotę, może po prostu przyjść. No, tak się raczej poznajemy. No, na pewno wszyscy się doskonale nie znamy, bo jak z tamtej strony, drugiej tam od parku, no to tam tylko tyle, że z widzenia się znamy, prawda? Natomiast tutaj ta część to raczej się tak integrujemy i znamy.
na sam koniec zejdziemy na mniej przyjemny temat. Chciałem zapytać o kradzieże, dlatego że niestety są dosyć powszechne. Może ze względu na to, że w lato tu jednak osób więcej trochę przebywa, to mogą zdarzać się rzadziej. Jednakże chciałem zapytać, czy tutaj też się zdarzają w okolicy i czy mają Państwo jakieś sposoby, jak przeciwdziałać tym kradzieżom? Znaczy, wie Pan co, jeśli chodzi o kradzieże, no kiedyś było. Kiedyś tutaj rzeczywiście prawie, że nie ma domku, do którego tam by się nie włamali, gdzieś tam, czy do komórki coś tam wynieśli. Natomiast w tej chwili, no chyba ze 2 lata to było tak spokojnie. Nie słyszałam o czym. Natomiast no, zabezpieczenia. No właśnie było nawet coś takiego było robionego w zeszłym roku, 2 lata temu, że od 22 było światło wyłączane na działkach, żeby po prostu nie było możliwości bezdomnym tutaj zamieszkać, bo zdarzało się tak, że było tutaj, ktoś tam mieszkał i mało nie puścił z dymem. Za czym się po prostu dowiedzieli ci właściciele, no to okazało się, że tam było, ktoś zamieszkiwał sobie tak, grzał, no więc tam różnie może być. Natomiast no w tej chwili to nie słyszałam o takich jakichś tam kradzieżach, no przynajmniej. Czyli jest spokojnie. Tak, kiedyś było, znaczy tutaj jest w miarę spokojnie. Może dlatego, że tu jest blisko ulica, blisko jedna ulica, tutaj wiadukt, ale no, kiedyś nawet to były takie głupie sytuacje, bo nawet wannę nam wynieśli, gdzie była woda zbierana, więc była woda wylana, a ta wanna przez płot była wyniesiona gdzieś tam na złomowisko pewnie. No ale w tej chwili przynajmniej ja nie słyszałam. Tutaj nikt nie mówił o kradzieżach. Miejmy nadzieję, że ten spokój potrwa jak najdłużej. A ja przypomnę na sam koniec, że moim Państwa gościem była pani Barbara z Ogródków Działkowych imienia Marii Konopnickiej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. Już był w ogródku. Już witał się z działkowcami. Michał Krawczyk wraz z przedstawicielami rodzinnych ogródków działkowych w Skierniewicach zapraszają do wspólnego spędzania wakacji pod Dolores. W każdą niedzielę po 14 na 88 i 6 FM. Rozmowy pod gruszą tylko na antenie Radia RSC.